tutaj raz jeszcze Scholz i tym razem w siatkę, sporo błędów wczoraj Argentyńczycy, jeśli chodzi o zagrywkę, ale i nasz zespół nie ustrzegł się takich właśnie błędów. Łukasz Żygadło. Nie była to mocna zagrywka, ale też niezbyt pewnie przyjęli Argentyńczycy. Mają jednak tego swojego egzekutora z numerem 16, Martina Hernandez. 10-7 utrzymuje się trzypunktowe prowadzenie reprezentacji Argentyny. Diego Stepanenko, 22-latek, bardzo odmłodzony zespół Argentyny, o tym mówiłem wczoraj, ale jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć. Po raz pierwszy dzisiaj gramy